Wczoraj przed południem ORP Czernicki, a także dwa trałowce ORP Drużno oraz ORP Hańcza wypłynęły z portu wojennego w Świnoujściu na misję w ramach NATO. Przez pół roku polscy marynarze będą stali na czele stałego zespołu przeciwminowego, który ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo żeglugi na północnych morzach Europy. Tak się składa, że byłem zaangażowany w proces przygotowania stałego zespołu. Byłem i widziałem, jakim olbrzymim wyzwaniem było dla 8 flotyli obrony wybrzeża, dla wszystkich jednostek 8 flotyli przygotowanie PKW w Czernickim. Ten moment dzisiejszy świadczy o tym, że to zadanie zostało zrealizowane dobrze, czy nawet bardzo dobrze. Dzisiaj będziemy żegnać 3 okręty, które w ramach tego PKW i w ramach tego PKW wchodzą i w ramach tego PKW będą funkcjonować. To jest okręt dowodzenia ORP kontradmirał Czernicki, ale również dwa trałowce projektu 207, ORP Hańcza i ORP Drużno. To są trałowce, które dla nich to jest duże wyzwanie, ale jestem pewien, że podołają temu zadaniu. I dowódcom tych trałowców gratuluję i życzę powodzenia. Marynarzy z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża żegnano w poniedziałek z całym wojskowym ceremoniałem. Dopiero po nim przyszedł czas na pożegnanie z najbliższymi. Ostatni raz na misję w ramach Paktu Północnoatlantyckiego ORP Czernicki wychodził w styczniu 2017 roku. Była to wówczas misja na wodach Morza Śródziemnego. Marynarze z misji mają wrócić pod koniec grudnia bieżącego roku. Łącznie polski kontyngent wojskowy Czernicki 2023 liczy 140 żołnierzy, a głównym rejonem jego działań będą Morze Bałtyckie, Północne, Norweskie oraz wschodnia część Oceanu Atlantyckiego.